Co dawałaś już coś dzisiaj? Tak, bardzo. Zadowolona jesteś z tego kiermaszu? Widzę na waszym stoisku ręcznie malowane pocztówki. Czy to obydwie żeście malowały, czy któraś z was tylko? Obydwie, malowaliśmy jeszcze moja siostra. Czy łatwo jest namalować taką pocztówkę? Ile to trwa? Zajmuje nam jakieś 10-15 minut. Ale macie olbrzymią wprawę, bo tych pocztówek jest bardzo dużo. Od dawna malujecie pocztówki? Nie, od 3 dni. Zajęcia judo, które Państwo teraz oglądacie, są to zajęcia organizowane w ramach uczniowskiego klubu sportowego Iwiczna. To jest grupa początkująca, zawodnicy trenują od września. Mamy jeszcze oprócz tej grupy 3 inne grupy. Grupę maluszków, tak zwane fany judo, gdzie ćwiczą dzieci 6-7-letnie. Jest grupa troszeczkę bardziej zaawansowana niż ta, czyli zawodnicy, którzy trenują już około roku. I grupa zaawansowana, gdzie są zawodnicy, którzy trenują już 4 i 5 lat. Zajęcia odbywające się w naszym klubie są płatne, są finansowane przez rodziców. W naszym klubie działają 3 sekcje. Jest sekcja judo, jest sekcja gimnastyki i sekcja piłki nożnej. I ogólnie wszystkich zawodników jest około 150. Natomiast jeśli chodzi o sekcję judo, to w 4 grupach łącznie około 70 młodych zawodników i zawodniczek, z tym, że zawodniczek jest bardzo mało, chyba 4 dziewczynki. Zajęcia prowadzone są, znaczy dla poszczególnej grupy prowadzone są 2 razy w tygodniu, od 45 minut do 1,5 godziny, w zależności od poziomu zaawansowania i wieku uczestników. Co zapewnia naszych ekspertów i organizatorów. Jeśli nie będzie rozstrzygnięcia, to osoby, że musi zarazować. Walczą Jan Kaczmarski-Jazda i Aleksander Owerbek, Ukraiński Wiczna. Ostatni walka dzisiejsza roli. Proszę o głosie do mnie.
kategoria od 29 kg. Pierwsze miejsce. Kacper Ryba, Łukasiczna. Drugie miejsce. Wojciech Nałkowski, Lole Pazur. I trzecie miejsce. Michał Bolot, Witoria Komodo. I trzecie miejsce Łukasz Szymański, również Ukraińska. Jak długo malujesz? Od jak dawna? Właściwie to tak od dzieciństwa. I nie żal ci sprzedawać tych swoich prac? Ty masz ich tak dużo, że już możesz? Mam ich dużo bardzo. A jakie tematy do malowania lubisz najbardziej? Tu widzę głównie przyrodę i kwiaty. Tak? To są twoje ulubione. A malujesz może zwierzęta, portrety? Tak, jest. Ale ja portretów głównie nie maluję. Sprzedałaś już dzisiaj jakieś swoje prace malarskie? Zadowolona jesteś z uzyskanej ceny, jak na prawdziwej aukcji? Tak? No to bardzo mi miło i życzę ci powodzenia i w malowaniu i sprzedaży.